Jak biedna Islandia stała się bogata? Witajcie! Islandia to zdecydowanie jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Europie, ale przez wieki były to ziemie bardzo nieprzyjazne i niedostępne dla człowieka. W końcu zima trwa tam przez większość roku, a lato, dokładnie rzecz ujmując, jest raczej chłodne i krótkie. Do tego niemal ciągle tam pada z uwagi na położenie na Oceanie Atlantyckim. To kraj, gdzie poza szklarniami rośnie raczej tylko trawa, mech i karłowate drzewka. Z rolnictwa pozostaje wypas owiec i kucyków oraz mało wymagających roślin. Jeszcze do niedawna w pewnym sensie kraj ten był traktowany prawie jak duńska kolonia, a dopiero w 1944 roku ogłoszono niepodległość. Do lat 60. było to jedno z najbiedniejszych państw w Europie, a pod względem jakości życia już lepiej było nawet w komunistycznej Polsce. Pomimo tylu przeciwności losu, w tym także erupcji wulkanu, kraj ten stał się jednym z najbogatszych państw na świecie. Dlatego my w dzisiejszym odcinku dokładnie przyjrzymy się Islandii, bo ta oferuje więcej niż mogłoby wam się wydawać. Tym samym, jeśli chcecie się dowiedzieć takich rzeczy, jak kraj ten stał się bogaty, dlaczego drugą największą grupą mieszkańców Islandii są Polacy oraz chociażby czemu jest to jedyne państwo w Europie, gdzie McDonald's zbankrutował i nie ma swoich restauracji, to zapraszam was na podróż do Islandii, czyli lodowej ziemi obiecanej. Pamiętajcie tylko, że teraz możecie zgarnąć aż dwie koszulki Teamu Globalistów. Jedną za najczęściej lajkowany komentarz, a drugą za najciekawszy pomysł na odcinek. A ten oczywiście polubię sercem. Pomysły piszcie proszę w przypiętym moim komentarzu pomysły od widzów. Proszę was jeszcze tylko o subskrypcję, bo wiele oglądających dalej nie subskrybuje mojego kanału. A ma to wielkie znaczenie, bo już w kwietniu ruszamy z zupełnie nowym sezonem na kanale. Jeśli was jeszcze nie ma na naszym Discordzie, to was serdecznie zapraszam, bo tworzymy tam naprawdę zgraną społeczność. Link macie w opisie. A teraz czas przenieść się trochę na północ. Islandia, chociaż teoretycznie niepodległym państwem, stała się w 1918 roku, tak mimo tego była królestwem połączonym Unią Personalną z Danią. Zgodnie ze specjalną umową, Dania kierowała islandzkimi sprawami zagranicznymi oraz obroną wybrzeża, a od 1920 roku, na mocy nowej konstytucji, utrwalona została odrębność islandzkiego parlamentu i rządu. Ten układ zakończył się 10 kwietnia 1940 roku, poza zajęciu Danii przez hitlerowskie Niemcy. 10 maja 1940 roku Islandię obsadzili żołnierze brytyjscy w obawie przed przejęciem wyspy przez nazistów, a następnie tereny te przejęli Amerykanie. W efekcie po wojnie w 1944 roku Islandczycy zdecydowali się ogłosić niepodległość już jako zupełnie osobne państwo z własną władzą. Początkowo kraj jawił się jako miejsce bez większych perspektyw. W końcu spójrzcie teraz na geograficzne położenie Islandii. Z każdej strony otoczona jest przez zimne wody, a gęstość zaludnienia najbliższych obszarów w pozostałej części Europy lub Ameryki nie napawa optymizmem. W końcu są to prawie lodowe, bezludne tereny. Najbliższe duże miasta z populacją większą niż 100 tysięcy mieszkańców oddalone są od tego wyspiarskiego państwa o bagatela 1000 km, a już nie wspominając o metropoliach z milionem ludzi. Tutaj możemy mówić tylko o brytyjskim Birmingham, które znajduje się nieopodal Londynu. Taka lokalizacja zdecydowanie nie napawa optymizmem, kiedy jest się biednym krajem, bo teoretycznie nieco brakuje w niej perspektyw. Tym jednak Islandczycy zasadniczo się nie przejmowali i wykorzystali swój główny atut, czyli bliskość wody, a konkretnie Oceanu Atlantyckiego. To właśnie wtedy zaczęły się gigantyczne połowy, w tym także wielorybów. Tutaj zresztą macie statystykę pokazującą, jak bardzo zwiększyła się liczba wyłowionych ryb w perspektywie 1905 i 2005 roku. Jednak nie myślcie sobie, że przyszło to łatwo. Wody pomiędzy Wielką Brytanią i Islandią są niezwykle bogate stworzenia morskie, które jak zapewne się domyślacie, można sprzedać za niemałe pieniądze, a nikt z kwestii finansowej raczej rezygnować nie chce. Tak też było i w tym przypadku. W latach 50. i 70. doprowadziło to do szeregu tak zwanych wojen dorszowych. Z języka angielskiego cod to dorsz, przez co Cold War to żart słowny nawiązujący do Cold War, czyli zimnej wojny, która w tym przypadku nie rozgrywała się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, a pomiędzy Islandią i Wielką Brytanią.
Chodziło tutaj głównie o wyłączną strefę ekonomiczną Islandii do połowów, w której prawo rościli sobie właśnie Brytyjczycy. Ostatecznie Islandia, grożąc zamknięciem baz NATO w Keflaviku, osiągnęła swój cel, a Wielka Brytania przyjęła ten kompromis, który koniec końców poszerzył islandzkie wpływy w tym regionie. Choć wydawać by się mogło, że Islandia zbudowała swoje bogactwo na gazie lub ropie naftowej, tak jak większość państw północy, tak muszę was zmartwić, ale jak do tej pory mimo licznych prób nie udało się znaleźć dużych pokładów surowców pod wodą wokół wyspy, więc póki co temat ten wisi w próżni. Islandia tak naprawdę to kraj zbudowany na rybach i to właśnie rybacy w głównej mierze przyczynili się do sukcesu gospodarczego tego państwa. Jednak zgrzeszyłbym, gdybym ograniczył ich powodzenie tylko i wyłącznie do połowów. Oczywiście miały one olbrzymie znaczenie, ale ten naród na swój sposób jest niesamowity. W końcu mieszkańcy cieszą się bardzo wysoką kulturą pracy oraz organizacją, która jest bezpośrednio powiązana z edukacją. Nic w końcu dziwnego. Sivur Gelvi Magnusson w książce Wasteland with Words zwrócił uwagę, że jednym z największych zasobów Islandii było i nadal jest wykształcenie jej mieszkańców. W światowym rankingu najlepiej wyedukowanych narodów Islandczycy zajmują 7 miejsce, a efekty tego możemy zaobserwować chociażby w takich detalach jak księga osadnictwa, w której spisano wszystkich mieszkańców wyspy począwszy od X wieku. To dowód na dobrą organizację i sumienność tego narodu. Warto też nadmienić, że Islandia otrzymała największy pakiet wsparcia na jednego mieszkańca w trakcie realizacji przez Stany Zjednoczone planu Marshalla, a to przyczyniło się między innymi do możliwości zakupienia nowej floty statków rybackich, która cały ten sukces tylko przyspieszyła. Po 2000 roku, wskutek wieloletniego wzrostu gospodarczego opartego na rybach, Islandia przeobraziła się w raj wysokich technologii, o czym świadczyć może chociażby udział przemysłu kosmicznego w tworzeniu PKB, ale oprócz tego kluczowe okazały się także banki. Kraj po 2000 roku zapragnął stać się dosłownie bankiem świata i częściowo plan ten się powiódł, a dzięki wykorzystaniu strategii carry trade, polegającej na zakupie ciągle taniejących pewnych walut, bankierzy dorobili się niesamowitej fortuny, a Islandia trafiła do samej elity państw powiązanych z systemem bankowym. Tym sposobem kraj z wioski rybackiej stał się czwartym po San Marino najbogatszym krajem świata w 2007 roku. Jednak to wtedy czar prysł ze względu na kryzys, a waluty takie jak frank czy japoński jen zaczęły się umacniać, co nagle doprowadziło do upadku banków. I choć państwo próbowało je ratować, zaciągając kolejne pożyczki, które o zgrozo spłacić mieli obywatele, to trzeba mieć na uwadze, że Islandczycy to potomkowie Wikingów, przez co ci się zbuntowali i prawie 100 tysięcy osób zaczęło protestować pod domem ówczesnego prezydenta. Dla porównania, wtedy populacja Islandii liczyła około 320 tysięcy mieszkańców, czyli prawie 1/3 kraju sprzeciwiła się tym planom, przez co te ostatecznie nie weszły w życie, tak jak to miało miejsce chociażby w Unii Europejskiej, gdzie dług banków spłacamy po dziś dzień my wszyscy. PKB na mieszkańca znacząco spadło, jednak społeczeństwo nie stało się bardziej zadłużone, co pozwoliło szybciej stanąć Islandczykom na nogi, czego w przypadku europejskiej stagnacji gospodarek powiedzieć nie można. Nie zapominajmy, że drugą największą po Islandczykach grupą mieszkańców wyspy są Polacy. Stanowimy bowiem prawie 50% wszystkich imigrantów, a jest nas tam łącznie 20 tysięcy, co stanowi teraz nawet około 5,5% wszystkich żyjących tam osób. Zresztą na wyspie można znaleźć liczne polskie akcenty. Pytanie tylko, co nas tak tam przyciąga, skoro jest to bardzo zimny i trochę nieprzyjemny pod tym względem kraj. Cóż, Islandia oprócz podatków zbliżonych do tych w Polsce staje się być dużo lepszą pod względem jakości życia oraz możliwości rozwoju. Kraj ten 100% energii uzyskuje z odnawialnych źródeł energii, w tym głównie z wody i geotermii, a dzięki temu ma bardzo niskie ceny prądu, które już od początku lat 90. zaczęły zachęcać zagranicznych inwestorów do budowania tam swoich fabryk. Tym sposobem powstały tam 4 wielkie huty aluminium, a dziś Islandia to wielka serwerownia, kopalnia kryptowalut oraz jedna z największych mocy obliczeniowych świata. High-tech to mocna strona Islandii, przez co właśnie wielu zdolnych i wykwalifikowanych Polaków wybrało właśnie ten kierunek.
Islandczycy dzięki przyjaznym stosunkom z Amerykanami, którzy mają tam swoje bazy wojskowe, chętnie odwiedzali wujka Sama w celu pozyskania nowych doświadczeń, które potem można było wdrożyć we własnym państwie. No i właśnie w ten sposób Islandia stała się jedynym krajem Europy wolnym od McDonalda. Teraz pokrótce opowiem wam, jak do tego doszło. Niejaki pan Tommy Thomasons w latach 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwszy raz w swoim życiu spotkał się z burgerami. Jak to podkreśla w przeprowadzonym z nim wywiadzie, pokochał je już od pierwszej chwili, a następnie przez 10 kolejnych lat jadł je praktycznie codziennie. W końcu, jak sam uważa, nie ma niczego lepszego w jego życiu. Po powrocie na rodzinną wyspę postanowił stworzyć sieć własnych domowych burgerów Tommy's Burger Joint. Jego kanapki pokochali prawie wszyscy mieszkańcy wyspy, a on sam stał się lokalnym celebrytą. Choć McDonald's próbował podboju tamtejszego rynku od 1993 roku, otwierając 4 restauracje, tak ostatecznie przegrał z tym rodowitym Islandczykiem w 2008 roku, a ostatni sprzedany burger w dniu zamknięcia restauracji przez lata można było oglądać w Muzeum Narodowym, a teraz wciąż można go podziwiać w Bad Hostel w Reykjaviku, czyli stolicy Islandii. Warto jeszcze wspomnieć, że jest to jedyne miasto na wyspie, które liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców, a łącznie miast z populacją większą niż 10 tysięcy mieszkańców jest tam tylko 5. Tutaj macie mapkę, która to dokładnie ukazuje. Jednak pomimo tego, że żyje tam mało ludzi, to kraj coraz chętniej z roku na rok odwiedzają turyści. W końcu nie ma co się dziwić, jest tam co podziwiać, a Islandczycy to naprawdę ciekawy naród. Choć wydawać by się mogło, że Islandia z uwagi na swoje położenie i brak surowców nigdy nie będzie dobrze prosperować, to jak mogliście zobaczyć, to tylko kwestia determinacji oraz dobrej organizacji społeczeństwa. I wtedy można wygrać nawet z gigantami takimi jak McDonald's. Okej, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, a jeśli tak, to potwierdźcie w komentarzach. Będę wdzięczny. No cóż, czas już kończyć. Ja dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia na dniach. Cześć!